Panie Marszałku, Wysoka Izbo, czas na grzyby. Grzybiarze teraz w tym czasie mają wymarzone warunki do tego, żeby realizować swoją pasję w polskich lasach. Dzięki ich obfitości, ale też oczywiście dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym koszą kosami grzyby i zbierają je całymi garściami. I to bardzo dobrze, że w polskich lasach można zbierać grzyby bez żadnych limitów ilościowych czy wagowych. To dobrze, że polskie społeczeństwo dzięki do tej pory rozsądnej polityce poprzednich rządów może bez skrępowania korzystać z dobrodziejstwa polskich lasów. Niestety to się może zmienić. Obecna koalicja, czyli rząd Donalda Tuska, zmierza do tego, żeby ograniczyć korzystanie polskiego społeczeństwa z polskich lasów. Natomiast mamy nadzieję, że nie wejdzie to w tą sferę swobodnego zbierania grzybów. A nawiązuję, drodzy Państwo, do sytuacji, która miała miejsce w ostatnich dniach na terenie Niemiec. Tam grzybiarze z Austrii, Szwajcarii oraz Włoch zostali ukarani przez tamtejszą służbę celną za to, że zebrali więcej grzybów niż mogli z tamtejszym prawem. Zapłacili karę, uwaga, blisko 30 tysięcy złotych, a i te ponadmiarowe grzyby zostały im zarekwirowane i niestety zutylizowane. Także ta niemiecka polityka hołdująca niby wolność i hołdująca zieloną przestrzeń jest właśnie wbrew zdrowemu rozsądkowi i wbrew ochronie przyrody i mamy nadzieję, że w Polsce do takich sytuacji nie dojdzie. Mamy nadzieję, że w Polsce nasi obywatele będą mogli spokojnie, bez żadnych limitów korzystać z dobrodziejstw lasów i zbierać grzyby. Drodzy grzybiarze, pogoda jeszcze przez chwilę ma być. Życzę Wam obfitych plonów i będziemy robić wszystko, aby dla Was, tak jak do tej pory, tak i w przyszłości, lasy były normalnie dostępne. Dziękuję bardzo.